Jeziorno. A kto? Ryby! Ryby. Wszystkiego najlepszego z okazji waszego dnia. Wolności przede wszystkim. Czystych wód. Aby były szczęśliwe, żeby sobie pływały w morzu. Życzymy, żeby było ich jak najwięcej. Żeby foki miały co jeść. Ptaki, żeby miały co jeść. No i my też troszkę. Aby były zawsze zdrowe. Muszą mieć dobre środowisko, no nie mogą się wpadać w siatki. By rybacy łowili je w odpowiedniej sieci, a nie w takie, które są zabronione. I żeby nie były eksploatowane za bardzo i żeby wszyscy wybierali MSC. Chcielibyśmy życzyć, żeby wszystkie rybki miały pracę, żeby były kupowane przez ludzi, żeby gospodarka się poprawiła w związku z tym. Aby nasze ryby w Morzu Bałtyckim żyły i istniały jak najdłużej. Wszystkiego najlepszego. Dużo wody. Tyle tytułem wstępu. Jak zapewne wszyscy się domyślili, oto nastał Dzień Ryby w Helu. Stało się już tradycją i bardzo się cieszymy, że możemy to robić wspólnie ze Stacją Morską Uniwersytetu Gdańskiego. No Hel to miasto szczególne, otoczone z trzech stron wodą, a więc ryby otaczają to miasto. Tak się działo w całej historii. Miasto powstało dzięki śledziom. Wiosną i jesienią docierały tu wielkie ławice tych ryb, które były łowione, solone i eksportowane w różne części Europy. Dziś jest problem. Dzisiaj czasami bywa więcej śmieci w wodzie niż ryb i rybacy na to bardzo narzekają. Oczywiście bez ryb nie będzie też naszych rybaków, a żeby były ryby, trzeba dbać o siedliska. No i ryby to też pokarm dla innych ryb, ryby to pokarm dla ptaków, dla fok i morfinów. Dlatego dzisiaj mamy święto ryby, żeby zwrócić uwagę właśnie na ten przyrodniczy produkt, który budował to miasto i buduje też czas dzisiejszy. Wprawdzie coraz lepiej łowimy turystów tutaj, ale ich także trzeba złowić na świeżą bałtycką rybę. Nie tylko mówimy o rybach i o tym, jak ważne są dla środowiska i dla człowieka, ale mówimy to w taki sposób, który chcielibyśmy, żeby ludzie się dobrze bawili. Zaczynamy kolejną edycję Dnia Ryby w Helu! Popatrzcie na te piękne twarze! Nie ryby, a ludzie! I śpiewać będą! Zabawa zaczęła się od Zawiszy Czarnego, a raczej od jego chóru. Tu mnie złowił nie sierżanta wzrok, hajda na sprawy wywlekli mnie, majdarza floty wojennej. Jako prawa upominać się na gretingu nauczyli mnie. Nie jeden krwią wtedy spłynął grzbiet, majdarza floty wojennej. Deszczowa aura nie spłoszyła uczestników zabawy. Wielkim uznaniem cieszyły się na przykład ciasteczkowe rybki. Mam ciastko i dekoruję je. Tutaj mamy perełki, mamy słonecznik, rodzynki, płatki owsiane. Czyli do wyboru i koloru. I powstawały takie oto arcydzieła. A do tego były smaczne. Oczywiście. Helowi kuracjusze rozwiązywali zagadki koła fortuny, grali w olbrzymią grę planszową i pęcznieli wręcz od ekologicznej wiedzy, którą zdobywali na każdym kroku. Tu na przykład można było dotknąć foki, tam posłuchać dźwięków wnętrza morza. Gdzie indziej królowały morświny, młodzież znajdowała ryby w sieci. Trzeba dbać przede wszystkim o środowisko, żeby te ryby miały gdzie żyć, żeby się miały gdzie rozmnażać, żeby miały co jeść i żeby były w dobrej kondycji. Ta kolejka składa się z producentów ekotoreb lnianych. Każdy mógł namalować na niej swoją własną rybę. Tu ryby się podglądało. Oto zagadnienia już bardziej zaawansowane. Dotyczyły obiektów architektonicznych zgromadzonych wokół rzeki, od źródeł do morza. Mamy własne auto, są rzeki, dwie latarnia. Koleżanka miała zamówienie dla koronowanych głów. Zrobiłam zamek dla krzyżniczek. Tymczasem chłopcy
przeprowadzili już akcje ratunkowe. Szukamy morświnów, jeśli są ranne, to je badamy i wysyłamy do szpitala. Na przykład i foki tak samo. Morświny, foki, czasami nawet kiedy jakieś rekin jest bardzo ranny, to bierzemy go na krótką wizytę i opatrujemy rany. Przenosimy się w inne miejsce. Stoimy koło ryby z butelek PET, z butelek plastikowych, robioną wspólnie z artystami. I każda osoba, która przyniosła butelkę, musiała ją wymyć. Rozmawialiśmy, dlaczego warto z niej zrobić albo rzeźbę, albo ją po prostu zrecyklingować, bo ona może być szkodliwa dla ryb, a także dla człowieka. Prace nad rzeźbą trwały kilka dni. W szkielecie ryby znalazły się setki butelek. Te już na pewno nie będą zagrażały środowisku naturalnemu. Artyści zadbali również o edukację, a jakże ekologicznie artystyczną, oczywiście odwiedzających ich w przeważającej części młodych adeptów sztuki. Dziś monotematycznie. Temat przewodni – ryby. Ale każda z nich jest unikatowa. Około godziny 17 nastąpiło wielkie poruszenie. Oprócz nadciągającej burzy wraz z deszczem nadciągał też czas happeningu. Małe i duże rybki znalazły swoich opiekunów i korowód wraz z pasmem rzeki ruszył w podróż. A my płyniemy, płyniemy, powolutku! Płyniemy! Rybki w górę, dzieci, rybki w górę! Bardzo się cieszę, że po raz kolejny udaje nam się spotykać z mieszkańcami, rybakami i z całą masą turystów i mówić im o tym, jak Morze Bałtyckie jest ważne dla Polski, jak ryby są ważne dla Polski i jak trzeba je chronić. Dziękuję bardzo Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego. O! Dziękuję sponsorom Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Bardzo dziękuję naszemu sponsorowi, który od lat wspiera strategiczne działania Zaadoptuj Rzekę, Fundacji PKO Banku Polskiego. Oklaski!